Do końca 2027 roku w całej Polsce powstanie 300 ośrodków wsparcia psychiatrycznego. To program Ministerstwa Zdrowia, który wystartował w ramach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Pandemia szczególnie źle odbiła się na zdrowiu psychicznym Polaków. Długotrwała izolacja sprawiła, że wzrosła liczba osób potrzebujących wsparcia w zakresie opieki psychiatrycznej. Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało szeroką reformę psychiatrii. Już w przyszłym roku przyspieszy rozbudowa centrów zdrowia psychicznego. Centra zdrowia psychicznego to jest ta forma, która miałaby stanowić to podstawową opiekę nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi i tam kluczowe jest to wsparcie środowiskowe. Centra zdrowia psychicznego będą świadczyły szybkie i kompleksowe usługi, dodaje zastępca dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego z Ministerstwa Zdrowia Dorota Olczyk. Opieka będzie świadczona nie tylko pacjentowi, ale i rodzinie chorego. Obecnie w Polsce znajdują się 33 takie ośrodki, ale jest plan, by do 2027 roku wybudować kolejnych 300 i tym samym zapewnić wszystkim Polakom dostęp do opieki psychiatrycznej. Do końca listopada wojewódzkie oddziały NFZ-u otrzymały polecenie od ministra zdrowia, aby przygotować mapy z każdego województwa, podziału całego województwa na centra zdrowia psychicznego. Do takiego centrum wsparcia będzie mógł zgłosić się każdy, także bez skierowania. W pilnych przypadkach pomoc pacjentowi zostanie udzielona w przeciągu 72 godzin.